Cześć, dzień dobry moi drodzy, witamy się w kolejnym vlogu. Mam nadzieję, bo dochodzę do wniosku, że ktoś na nas rzucił jakiś urok. Bo ponieważ... Coś chcesz powiedzieć? No właśnie, ktoś rzucił urok. Przeważnie czarownicy rzucają urok. No, ty jesteś czarownicą. I... Pewnie jestem czarownicą. Ała, nie szczypnie. I nie dość, że wszystko co tam się dzieje, mamy już samochód do dobrego odbioru, jedyne 1000 zł. Matryca jeszcze się robi, mam nadzieję, że mu pasuje, bo jeszcze nie dał znać, że zamówił. Aha. Za 290. No ale padła matryca, tak? Tak. Matryca się już robi. Wcześniej nam prało, przecież w listopadzie? Kiedy nam padła? Padła nam pralka, lodówka. Cieszymy się, że się 2023 skończyło. Tylko tyle powiem. Ja się tak cieszę. Przecież nam się, jak wiecie, jeśli oglądaliście sylwestrowy vlog, kiepszy nam się już piekarnik. Nie, piekarnik może jeszcze wytrzymać. No, coraz częściej. Zobaczę, czy może tą kartę gdzieś nie znaleźć w portfelu. Nie, ja nie ruszam, a mam nowy portfel, Jarek. A co zrobiłeś ze starym? Nie mam tego, na pewno. Jaruś zgubił kartę do drona, a one są te drogie, bo to są te złote. A on tak naprawdę chce przeliczyć, ile kasy wziąłem tak naprawdę. Nie. Więc idziemy. Nie mogłam wam złożyć vloga, bo wzięłam wszystko. Mam nawet nagrane tam od rodziców i to pójdzie. Tylko, że nie działały mi tam słuchawki. I myślałam, że mam te pliki wszystkie tutaj na karcie. Wkładam wczoraj do komputera, chciałam złożyć tego vloga. Nie mam. Mam nadzieję, że moja mama nie usunie z komputera. Bo mam na mamy komputerze. I wszystko tam się psuje. Teraz jedziemy właśnie na szybkiego. A, jeszcze co? Ostatnie. Igor miał wiadomo, szkarlatynę mieliśmy. I teraz jeszcze mama do mnie dzwoni. Jedną noc mnie nie było, bo wczoraj tu przyjechałam. Igor został u rodziców. Mam też tutaj mniej więcej mu karty. I jakie mam kulczyki? Czemu ja na święta nie założono, ale nie było święta nastroju na takie kulczyki? Muszę sobie poprzekładać do tego, do szkatułki. Czekajcie, żebyście zobaczyli jakieś łódkie. Patrzcie. I tu jeszcze jest gwiazdka. Nie wiedziałam. Tu mam jakieś. Kurde. Patrzcie, jakie wielkie. Ja nie wiem, skąd nie mam. Ale fajne. Duże. Ostrość, dziękuję. Ale fajnie nawet wyglądają. Co myślicie? Mimo, że takie duże, bez naszyjnika. Nawet nie wiedziałam. O, mam tu ten. O tym tu też zapomniałam. Zobacz tam, czy nie ma gdzieś tej karty. Nie ma właśnie, patrzę, dlatego otworzyłam. Nie widzicie, serduszko. Sierdzie. Sierdzie. Mm, 20 groszy. Umiarek. O, inny adapter z jakąś kartą, ale czarną. Mikro, 2 GB takiej starej karty. Chyba moja kurwa. No mam taką zawieszkę, to od ciebie dostałam? Nie, od Ani. No, z tego. To nasze. Nie, to są te zawiesiki. Tu jest ale czarna karta. Pokaż. Ja nie wiem, też 2 GB jakaś stara. Jezu, jak ja tu mam krzyk do moich młodzieńczych czasów. Chodź tutaj. Dobra, będziemy później ją szukać. Dobra. A nie w starym portfelu, bo mnie nie ma. Nie, ja na pewno nie mam portfelu. Na pewno wszystko, żeś sprawdziła? Tak. Ty, mam takie kroki. A jeszcze było takie podłużne.
Nie. Jest. To to nie, na pewno nie ma. Chyba od bluzek jakbyś chciał. Nie, to też mam. Jest. Co? Kolczyki sobie założę, bo ładne. Więc ja dzisiaj weźmę do mamy jeszcze. Spadły mi, ale założę sobie, a co by nie. Mam wyprostowane włosy. To tak w sam raz, prawda? Przez staniarek! Znaczy, czy nic nie robię. Nie udawaj takiego stęsknionego. A to jak się otwiera? Jak to się otwiera? To kółeczko się otwiera dobrze? Nie. Mam świecznik właśnie taki na tyle i ty chciał otworzyć. I tu, a pogubione. Może, że teraz zobaczyłem. Co? Kolczyki tam, czarne kółki? Tak? Co? Te kolczyki, kulki? Zobacz. Dobra. A co? Jedziemy. Najpierw do mojej szkoły złożyć wszystkie dokumenty, czyli dzienniczek praktyki lekarza, drona. Wracamy do piwnicy, wskakujemy, jedziemy, bo Igor chory. Zapalenie ucha chyba. Temperatura ucho go boli. Wzięłam Dicortinef. I jak coś, to na nocną opiekę całodobowkę. Jaki szczęśliwy. Jeszcze tylko kartę znaleźłem. Ty zgubił, bo idziemy już do serwisu. Ty patrzcie, jak biegnie. Nie dogoni się go. Obróciliśmy. No widzę, że już samochodu dużego Jarek nie wziął, bo tam są jeszcze te zabawki. Wam pokażę. Mniej więcej szybko, bo idziemy już sprzątać piwnicę. Jarek nie wziął sobie worków, ani siatek, także jest nieprzygotowany, ale już poszedł. W tym momencie Marzenka, jeśli oglądasz, zrób tak, żeby nie widziała. Tu mam zestaw klocków. Kupiłam już z myślą o tej Oliwce, bo ona w marcu ma imieniny, jak patrzyłam. Ona jest majowa, więc następne imieniny są w marcu, więc ona ma w marcu imieniny. Także dla Oliwki kupiłam, bo ona uwielbia blue, więc jak tylko zobaczyłam blue, powiedziałam Jarkowi, no musimy wziąć, nie ma innego wyjścia. Drugie kupiłam Igorowi i to mu dam, bo będziemy składać i to są puzzle. On lubi myszkę Miki, także on ma myszkę Miki. No i coś, co chłopaki lubią. Jechaliśmy teraz do rodziców, on mi płakał, że jechały ciężarówki takie zielone, śmieciary. I on mi płakał, że ja mu do kosza wyrzuciłam. No, ale ja się zapytam, a dlaczego się mama wyrzuciła? Bo byłem B. No właśnie. Wyrzuciłam mu jedną zabawkę i to była śmieciara, bardzo fajna, taka zielona, na pilota. Ale niestety, trzeba być konsekwentnym, więc ja po prostu wywaliłam. Od tej pory dziecko już zbiera po sobie zabawki. Także jeszcze ma taką śmieciarę. No i w piwnicy jest to duże auto, też wam pokażę. Na razie biorę. Ubrałam sweterek, przebrałam bluzkę. A jeszcze wam szybko pokażę jedną rzecz. Kupiłam też Jarkowi prezent. Dwie rzeczy wam pokażę, jak już pokazuję to szybko. Bo już mam nawet klapki, dlatego stukam. Jarkowi prezent. I słuchajcie dziewczyny, jakbyście chciały teraz na Shiinie te moje, nie wiem jakie wam pokazać. Leginsy, one są z tą taką falbanką na dole. Wychodzą po 19 zł. I tu będę miała numer produktu. Proszę. Można brać jeden rozmiar większy, się nic nie dzieje. I drugie, znaczy jeszcze dwie rzeczy. To jest książkę sobie, znaczy wydrukowałam ją sobie. To jest to 100 lżejszych przepisów od Kasi Guzik. To jest ta dziewczyna, co schudła 100 kg. Powiem wam szczerze, miała na e-booki na promocji, więc kupiłam, bo miałam minus 50%.
i stwierdziłam, że sobie to wydrukuję, będzie mi o wiele, wiele lżej. Wydrukowanie mi kosztowało 20 zł. Co sobie kupiłam? Na Shein planer. I to jest fajny planer, ponieważ to nie jest miesięczny, a to jest planer tygodniowy, więc nie musicie, jak nie macie jakichś planów, to nie musicie go po prostu uzupełniać. Dla mnie jest fajny, ponieważ po pierwsze jest tygodniowy, więc kiedy ja potrzebuję, mamy do zrobienia rzeczy i najważniejsze dla mnie, czyli rzeczy, które mamy zrobić. Ja tutaj będę zaznaczać na pewno, czy kiedy podlewałam kwiatki, bo zawsze zapominam, ile razy będę ćwiczyć, wiecie. Tu będę miała takie rzeczy, że będę wiedzieć, bo najbardziej to z kwiatkami mi jest potrzebne, bo ja zawsze zapominam, kiedy to robiłam, kiedy podlewałam i naprawdę jest, powiem wam, świetnie wykonane. Jak za 14 z hakiem, no proszę was, zarąbiste. Idziemy do piwnicy. Jesteśmy w naszej piwnicy. Pokaż, niezbyt... tu ile jest tego. Na no, wie. Nie, to i tu już robimy porządki. Tam mamy wszystko. Na tej ścianie to są wszystko rzeczy stare Igora. Wiecie. Ja myślę, że tak do... Mam nadzieję, albo inaczej. Muszę sobie to manifestować, że tak do półtorej roku chciałbym zejść w ciążę. I mieć drugie bobo. I co? Także rzeczy się przydadzą. Bo to są takie właśnie dla maluczkich, bo to wiecie, ile jest używanych. Ja dużo oddałam, no ale zostawiliśmy. Jak widać, wszystko myjemy, bo teraz nie dla wrażliwych. Są szczury. Także czyścimy. Tu mamy opony. Tutaj sobie to segreguję, tu jest stół, biurko, które biorę. Chcę dać sobie do sypialni. Właśnie z tą szafką. No i tak posegregowane. Patrzcie się, tu mamy tyle. A tu jeszcze tyle. Nie wiem, gdzie to wchodziło. Uwierzcie mi. Jak wiecie, Jarek mi wszedł pierwszy. Nie byłam w stanie wam, nie nagrałam wam, jak to wyglądało wcześniej, bo otwierało się drzwi. To jeszcze tatuś mój wzmacniał. Otwierało się drzwi i po prostu była taka ściana. No. Ale mam przetwory też. To wiedziałam. To są jabłka, to jeszcze od mamy Jarka. No i takie, wiecie, coś. Soczki, nie soczki. Tu teraz dajemy wszystkie ozdoby świąteczne, bo wszystko, co mówiłam, tu jest bombka. Mówiłam Jarkowi, że w piwnicy są bombki. Mówił, że nie. Tam są moje bombki. To mówił, że nie. Że wziął wszystko. Także tu dajemy w jedno. Oczywiście Jarek się pytał, co to jest. Powiedziałam, że na naszą przyszłą choinkę żywą, bo to jest stojak. Także działamy dalej. Jarek myślał, że to nam zajmie pół godziny. Ja mówiłam, że godzina, a moja mama mówiła, no marzenie. Widać mnie. O, czekajcie, że mogę w sumie zgasić. Jaruś, dojechaliśmy do Jarka. Czekajcie, muszę mu zaświecić światła. O. Jaruś już otwiera stajnię. Czy tam stodołę, jak zwał, tak zwał. Jest światło. Dobra, mam się nawrócić tak do tyłu, bo tu jest światło. Także muszę się tu krowiszczem. Potem wam pokażę, może będzie widać coś auto. Taka to jest wielka krowa. Nie widać. A może tyle. Tam jest początek. A tu jest dopiero koniec. Wielkie auto. I tu mamy rzeczy. Tam Jarek będzie je brał. Proszę. Tu mamy rower cały. Także szwagier mi pożyczył. My przyjechaliśmy już do domu. I powiem wam szczerze, że ja to się powtórzę. Ale normalnie ktoś na nas chyba rzucił urok, bo nic mi nie wychodzi. Dobrze, że Skoda jest zrobiona.
i mam nadzieję, że się nie popsuje. Mieliśmy tak, znaczy ja miałam ciężki powrót jako kierowca, ponieważ zaczął teraz, wiecie co, ten pierwszy mróz. No i padał śnieg, nigdzie nie odśnieżone, a ja wiecie, wiochami, bo Jarka odwoziłam do targowiska, bo on musi tam, co musi? On musi tam zapalić, no bo już mało stopni, a ma być bardzo ciężka noc. Także pojechał tam na noc palić, a ja po niego jutro dopiero przyjadę. Czemu nie łapiesz na mnie ostrości? A ja po niego jutro dopiero przyjadę i powiem wam szczerze, teraz siedziałam wcześniej w domu, zamiast z rodziną, czy zagrać z nimi karty, bo my lubimy grać w tego. Jezu, jak mi się włosy nie układają. W Remika gramy. To siedziałam 3 godziny ponad, bo tam ciężką mamy na komputerze. Montowałam wam vloga z poprzednich plików, jakie miałam tutaj na komputerze. Gdzie było między innymi robienie pizzy. Gdzie była fajna przejściówka, jak tam dom wygląda, taki oświetlony i z Miłoszkiem i w ogóle. Z moim siostrzeńcem. Wszystko było fajnie. Było tam, że darmowe, coś tam, pełna wersja. Wszystko. I przychodzi do zapisu, wykup subskrypcję. Po 3 godzinach. A nie mam tych plików. A tam nie mam programu. Także dostałam kociu kwiku, powiem wam szczerze. Więc musicie mi wybaczyć. Idzie trochę późniejszy vlog, czyli ten teraz, co nagrywałam. Ja się z wami żegnam. Dzięki, że jesteście ze mną. Do zobaczenia już w środę, bo w środę już na pewno będziemy. Życzę wam miłej niedzieli. No będziecie widzieć w środę, co my robiliśmy w niedzielę, bo Jarka czeka parę rzeczy. Także do następnego vlogu.